reprint numer 5997 strona 356 biografia Charles Tase Russell znany na całym świecie jako Pastor Russell autor wykładowca i sługa Ewangelii urodził się w Pittsburghu w stanie Pensylwania 16 lutego w 1852 roku a zmarł 31 października 1916 roku. Był synem Josefa i Elizy Birney Russell. Oboje byli pochodzenia szkocko-irlandzkiego. Uczył się w szkołach powszechnych i u prywatnych nauczycieli. Autor: Object and Manner of Our Lord's Return Cel i Sposób Powrotu Naszego Pana Food for Thinking Christians. Pokarm dla myślących chrześcijan. Tabernacle Shadows. Cienie przybytku. The Divine Plan of the Ages. Boski Plan Wieków. The Time is at hand. Nadszedł czas. The Kingdom Come. Przyjdź królestwo Twoje. The Battle of Armageddon. Walka Armagedonu. The Atonement. Pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem. The New Creation. Nowe Stworzenie, What Say the Scriptures About Hell, Co Pismo Święte Mówi o Piekle, Spiritism. Spiritism, Old Theology Tracts, Traktaty Starej Teologii, The Photodrama of Creation, Fotodrama Stworzenia i wiele innych. W 1879 roku. Ożenił się z Marią Francis Eckley, nie mieli dzieci będących błogosławieństwem tego związku. Siedemnaście lat później nastąpiła pomiędzy nimi niezgoda dotycząca zarządzania niniejszym czasopismem i nastąpiła separacja. Wychowany pod wpływem chrześcijańskich rodziców, już w młodym wieku zainteresował się teologią. Przyłączył się do kościoła kongregacyjnego i aktywnie zaangażował się w lokalną pracę misyjną. Doktryna o wiecznych mękach całej ludzkości z wyjątkiem kilku wybranych stała się dla niego tak odrażającą, że w wieku 17 lat stał się sceptykiem. Powiedział: "Jeśli Bóg użył swojej mocy do stworzenia ludzi, o których przewidział, że zgrzeszą i przeznaczył ich na wieczne męki, Taki Bóg nie może być mądry, sprawiedliwy ani miłujący, a jego standardy byłyby niższe od ludzkich. On jednak wciąż wierzył w istnienie Boga, lecz nie był skłonny zaakceptować powszechnie nauczanych poglądów o Boskim objawieniu samego siebie ludziom. Skupił swoją uwagę ku badaniu pogańskich religii, po czym stwierdził, że wszystkie one są niezadowalające. Jego nauczanie Od urodzenia był pobożnym, dlatego chciał czcić i służyć prawdziwemu Bogu, rozumiejąc, że wszystkie wyznania wiary chrześcijańskiej twierdzą, że są oparte na Biblii, a jednak są ze sobą sprzeczne. Czy to możliwe, że Biblia została fałszywie przedstawiona? Może nie naucza tej strasznej doktryny o wiecznych mękach. Zwracając się ponownie do Biblii, postanowił starannie i systematycznie badać ją bez odwoływania się do ludzkich wierzeń. W rezultacie pozostała część jego życia była całkowicie poświęcona nauczaniu Biblii, pisaniu i wydawaniu religijnych książek i pism, wygłaszaniu kazań i głoszeniu poselstwa o mesjańskim królestwie. Był największym religijnym nauczycielem od czasów św. Pawła i zrobił więcej niż jakikolwiek inny współczesny człowiek, aby utwierdzić wiarę ludzi w pismo święte. Nie był założycielem nowej religii i nigdy tak nie twierdził. Ożywił wielkie prawdy nauczane przez Jezusa i apostołów i skierował na nie światło XX wieku. Nie przypisywał sobie specjalnego objawienia od Boga, ale twierdził, że nadszedł właściwy boski czas na zrozumienie Biblii oraz że będąc całkowicie poświęconym Panu i Jego służbie, pozwolono mu to zrozumieć. Ponieważ poświęcił się rozwojowi owoców i łask Ducha Świętego, spełniła się w nim obietnica Pana. Albowiem gdy to będzie przy was, a obficie będzie, niepróżnymi ani niepożytecznymi wystawi was w znajomości Pana naszego Jezusa Chrystusa. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 8. Jasno nauczał i potwierdzał swoje nauki poprzez cytowanie ze świadectw, powołując się na autorytet biblijny Pisma Świętego, że człowiek nie posiada nieśmiertelnej duszy, ale jest duszą i jest śmiertelnym że zapłatą za grzech jest śmierć, a nie wieczne męki, że śmierć przyszła na człowieka jako sprawiedliwa kara za naruszenie prawa Bożego, że śmierć oznacza zniszczenie człowieka, że Bóg w swojej dobroci zapewnił wielką cenę okupu, dzięki której człowiek może być uwolniony z niewoli grzechu i śmierci, że umiłowany syn Boży, Jezus, stał się człowiekiem, i dorósł do wieku męskiego, następnie położył na śmierć swoje człowieczeństwo i został wzbudzony z martwych, jako istota duchowa posiadająca boską naturę. Że przez swą śmierć i zmartwychwstanie Jezus Chrystus przygotował i zapewnił cenę okupu za uwolnienie i restytucję ludzkości. Że Jezus Chrystus z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował aby każdy człowiek we właściwym boskim czasie otrzymał sprawiedliwą próbę do życia, i w tym celu nastąpi wskrzeszenie wszystkich zmarłych. Że Jezus Chrystus wstąpił do nieba i musi przyjść po raz drugi. Że okres czasu między pierwszym a drugim przyjściem Pana jest poświęcony wyborowi członków ciała Chrystusowego spośród ludzi. Że wymagania dotyczące wyboru na tak wysokie stanowisko to, pełna wiara w przelaną krew Jezusa jako cenę okupu, pełne poświęcenie się wypełnianiu woli ojca i wierne trwanie w posłuszeństwie ojcu aż do śmierci. Że wszyscy tacy poświęceni i spłodzeni z ducha świętego, którzy staną się zwycięzcami, wezmą udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Zostaną wywyższeni do stanowiska w niebiańskim Królestwie Bożym i będą uczestniczyć z Jezusem Chrystusem w Jego tysiącletnim panowaniu, aby błogosławić wszystkie rodzaje na ziemi. Że podczas tysiącletniego panowania Chrystusa wszyscy umarli zostaną wzbudzeni i otrzymają sprawiedliwą oraz bezstronną próbę do życia lub śmierci. Że pod wspomnianym panowaniem Umyślnie nieposłuszni zostaną na zawsze wytraceni, podczas gdy ci posłuszni sprawiedliwym rządom Chrystusa zostaną całkowicie przywróceni do ludzkiej doskonałości ciała, umysłu i charakteru. Że podczas tego tysiącletniego panowania ziemia zostanie przyprowadzona do stanu doskonałości edeńskiego raju, przystosowanego jako miejsce zamieszkania dla doskonałego człowieka że człowiek w pełni przywrócony do doskonałości, zamieszka w pięknej Ziemi w nadchodzących wiekach. Jego praca. Pastor Russell, widząc, że Bóg posiada tak cudowny plan błogosławienia ludzkości, oddał wszystkie swoje siły i całą energię, aby przekazać te wielkie prawdy światu. On nigdy nie brał urlopu, pracował do dnia swojej śmierci. Podobnie jak inni chrześcijanie, wypatrywał powtórnego przyjścia Chrystusa. Pomiędzy 1872 a 1876 rokiem odkrył, że Pismo Święte wyraźnie naucza, że Pan nie powróci w ciele jako człowiek, lecz powróci jako istota duchowa, niewidzialna dla ludzkich oczu. I że jego druga obecność nastąpi jesienią 1874 roku. Doprowadziło to do wydania broszury zatytułowanej The Object and Manner of Our Lord's Return cel i sposób powrotu naszego Pana która miała fenomenalny nakład. Wielu studentów Biblii w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie odpowiedziało na informacje pochodzące z tej książki, a z tego powodu jego korespondencja stała się obszerna. Zdając sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie prawdy przez tych, którzy zaczęli ją badać, w 1879 roku rozpoczął publikację pisma The Watchtower and Herald of Christ's Presence Strażnica i Zwiastun Obecności Chrystusa. I był jego jedynym redaktorem aż do swojej śmierci. Czasopismo wydawane jest co pół miesiąca i nigdy nie zamieszcza reklam, ale jest poświęcone wyłącznie tematyce religijnej. Wśród posługujących się językiem angielskim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii nakład dwutygodnika wynosi 45 tysięcy egzemplarzy. Wydawane jest również w języku niemieckim. Francuskim, szwedzkim, duńsko-norweskim i polskim, docierając do dużej liczby prenumeratorów w Ameryce i w Europie. Był prezesem Watchtower Bible and Tract Society, Towarzystwo Biblii i Broszur Strażnica, od jego założenia w 1884 roku aż do śmierci. Był także prezesem utworzonej w 1909 roku. Peoples Pulpit Association Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej i zarejestrowanego w 1913 roku w Londynie International Bible Students Association Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Biblii. Te dwie ostatnie korporacje były uzupełnieniem Watchtower Bible and Tract Society, za pośrednictwem tych korporacji religijnych, a także ustnie. Szerzył Ewangelię Królestwa Mesjasza. Był autorem następujących publikacji wydanych w latach 1881 a 1914, z których każda osiągnęła fenomenalny nakład jak podano poniżej. Pokarm dla myślących chrześcijan 1 450 tysięcy cienie przybytku milion.

Nowe stworzenie. 423 tysiące. Co Pismo Święte mówi o piekle? 3 miliony. Był on także autorem What Say the Scriptures about Spiritism? Co Pismo Święte mówi o Spirytyzmie? Old Theology Tracts? Traktaty Starej Teologii. I tak dalej, i był autorem fotodrama Of Creation, fotodrama stworzenia, która została wyświetlona przed jego śmiercią ponad 9 milionom osób. Napisał i opublikował scenariusz do fotodramy stworzenia, który miał bardzo duży nakład. Jego publikacje zostały przetłumaczone na 35 różnych języków. Jednocześnie był pastorem ponad 1200 zborów studentów biblijnych w różnych częściach świata odwiedzał je i nauczał tak często jak tylko to było możliwe zorganizował i prowadził biuro wykładów które stale zatrudniało 70 wykładowców biblii którzy podróżowali i wygłaszali wykłady na temat Pisma Świętego zorganizował i prowadził pomocnicze biuro wykładów złożone z 700 mężczyzn Którzy poświęcali część swojego czasu na wykładanie nauk Biblii. Każdego roku pisał praktycznie wszystkie artykuły do Bible Students Monthly miesięcznik studentów biblijnych, rozprowadzany w nakładzie około 50 milionów egzemplarzy rocznie. Jego cotygodniowe kazania były obsługiwane przez agencje prasowe. Ponad 2000 gazet o łącznym nakładzie 15 milionów czytelników jednocześnie publikowało jego wykłady. Ogółem ponad 4000 gazet publikowało te kazania. The Continent, publikacja, której redaktor często sprzeciwiał się pastorowi Russellowi, opublikował następujące ważne oświadczenie na jego temat. Jego pisma mają co tydzień większy nakład niż jakiegokolwiek innego człowieka żyjącego na ziemi. Niewątpliwie większy niż łączny obieg pism wszystkich kapłanów i kaznodziejów w Ameryce Północnej. Nawet większy niż dzieła Artura Brisbane, Normana Habguda, Georgia Horez-Lorimera, doktora Franka Crane, Frederica Haskinsa, i tuzina innych, najbardziej znanych redaktorów i współpracowników razem wziętych. Praca żniwa. Pastor Russell ściśle trzymał się nauk pisma świętego. Wierzył i nauczał, że żyjemy w czasie drugiej obecności naszego Pana i że Jego obecność datuje się od 1874 roku. Od tego czasu Żyjemy w czasie ostatecznym, końcu wieku, podczas którego Pan prowadzi swoje wielkie dzieło żniwa, a w harmonii z Pańskim oświadczeniem, to dzieło żniwa rozdziela prawdziwych chrześcijan określonych jako pszenica od jedynie wyznaniowych chrześcijan określonych jako konkol, gromadząc prawdziwych świętych w Królestwie Pana. Warto tutaj zauważyć, że Jezus powiedział, Któryż jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan i jego nadczeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny? Błogosławiony on sługa, którego by przyszedłszy Pan jego, znalazł tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że go nad wszystkimi dobrami swymi postanowi. Tysiące czytelników pism pastora Rasela wierzy, że to on wypełnił urząd tego wiernego i roztropnego sługi, i że jego wielką pracą było dawanie domownikom wiary pokarmu we właściwym czasie. Jego skromność i pokora uniemożliwiały mu otwarte ubieganie się o ten tytuł, ale w prywatnej rozmowie przyznał się do tego. Bardziej szczegółowe omówienie jego pracy można znaleźć w Strażnicy z 1 czerwca 1916 roku. W 1910 roku pastor Russell odwiedził Palestynę i Rosję. Tam wygłaszał wykłady do tysięcy ortodoksyjnych Żydów na temat Zgromadzenia Żydów w Palestynie. W 1911 roku był jednym z siedmiu członków komitetu, który odbył podróż dookoła świata, szczególnie w celu zbadania warunków pracy misyjnej prowadzonej w Japonii, Chinach. Korei i Indiach. Przy tej samej okazji ponownie odwiedził Żydów w Palestynie i Galicji, tłumacząc im, że proroctwa nauczają, że Żydzi w krótkim czasie ponownie osiądą w Palestynie. Po powrocie do Ameryki otrzymał wielką owację od tysięcy Żydów w hipodromie w Nowym Jorku, a jego przemówienie z tej okazji zostało opublikowane przez hebrajskie gazety zarówno w Ameryce, jak i w Europie W ciągu 42-letniej chrześcijańskiej pracy pastor Russell nigdy bezpośrednio lub pośrednio nie zabiegał o pieniądze Na spotkaniach organizowanych przez niego lub przez jego współpracowników nie było żadnej zbiórki Wierzył, że Pan dostarczy wystarczającą ilość pieniędzy, aby mógł dalej prowadzić jego pracę bo to dzieło należy do Pana, a nie do człowieka. Fakt, że wiele osób na całym świecie dobrowolnie łożyło datki, potwierdza słuszność jego wniosków. Całkowicie poświęcił swój prywatny majątek sprawie, której oddał swoje życie. Otrzymywał symboliczne 11 dolarów miesięcznie na swoje osobiste wydatki. Umarł, nie pozostawiając żadnego majątku. W ten sposób zakończył się bieg najbardziej niezwykłego człowieka. Był kochany najbardziej przez tych, którzy znali go najlepiej.